Cześć. Jaki będzie cel naszego wózka i co będziemy z tym wózkiem robić? No bo jeżeli będziemy rzeczywiście jeździć tylko i wyłącznie po Ożarowskiej, tylko i wyłącznie do Parku Moczydło, już do lasu na kolejnie i na jakieś tam spacery. Ile macie lat? Ja mam 23. Ja mam 24, ale za 3 miesiące będę miał 25. A jak go chcecie nazwać? No w sumie to nie wiemy. W sumie nie wiemy. Mamy dwie koncepcje aktualnie wiodące. Pierwszą jest imię Lew, a drugą jest imię Wilhelm. Czyli syn. Syn. Drugi syn. Tak. Czekasz na braciszka? Tak, i to cierpliwie. A cieszysz się, że będziesz miał braciszka? Tak. A jak będzie miał na imię? Krzysztof. A macie jakieś obawy na przykład? Z czym? Czy sobie nie poradzicie z czymś? Czy... Główne obawy, no to... Ja osobiście jeszcze nigdy nie byłem w sytuacji wychowywania dziecka w okresie między 0 a 5 lat, więc dla mnie to jest wielka niewiadoma i chyba obawy są zdrowe. Druga rzecz, nasza ogólna relacja, jak to nam pójdzie w czwórkę, jak Rysia będzie zachowywał, czy wszystko będzie dobrze, czy wszyscy będą się kochać, lubić i czy cała atmosfera będzie zdrowa. Trzecia obawa, jak dokładnie sobie poradzimy z miejscem w mieszkaniu, które jest dość ograniczone. Czwarta obawa... Finanse? Czwarta obawa to kwestia oczyszczenia domów finansowych. Ta ciągła presja, to, że jakiekolwiek swobodne życie tak naprawdę z myślą o sobie przede wszystkim się skończyło. Że już nie można mieć słabszych momentów, że już nie można sobie po prostu, nie wiem, odpuścić albo... Nie wiem co. Więc tak. No jest parę jakby stresujących rzeczy, ale z drugiej strony nie jest tak źle i chyba się uda, jak na razie wszystko idzie w porządku i powinno być okej. Powinno być dobrze.